Witam serdecznie na kanale Picasso. Będziemy teraz wam pokażę, dlaczego wczoraj wystawiłem tego konika starszego, poproszę na bezpośrednich. Ja za niego tam miałem dostać 250 coś tysięcy. No i rzeczywiście udało mi się go sprzedać, a teraz, jak widzicie, tutaj już mam 670 tysięcy, 678 właściwie. I teraz sobie kupię po prostu dwa koniki do tamtego jednego, gdzie musiałem jeszcze ten, kupię sobie z omkami po prostu. I to klaczuchy, o proszę bardzo. I w ten sposób po prostu będę miał od razu kuponiki, prawda? A nie będę się przejmował jakimiś tam, prawda, jakimiś dodatkowymi stresami, że mi PD zabraknie, czy coś w tym rodzaju, tak? Sprawdzamy jeszcze konika, wszystko jest poprawnie, wszystko jest ok, kupujemy, ok. I teraz już mamy pewne, że z trzema łąkami, no to już będzie nam coraz lepiej. Jeszcze nam zostało 100 parę tam tysiączków. Także no w tym momencie nawet nam się to opłacało, tak? Tutaj widzicie z 279 to była klaczka, która, no to nie, to jest nazwa. Kopitki, a ja to, o tutaj, a ten konik już poleciał do nieba, ale klaczka miała 27 lat, prawda, musiałbym tam te PD jeszcze dorzucać, prawda, a tak to sobie kupiłem dwie klaczki z omkami, a prawda, i w tym momencie będę miał następne kupony. Jak to dokładnie zrobić, to będzie na następnym filmie, bo muszę sobie to wszystko przygotować. Następnie tutaj będę jeszcze mam tutaj następnego konika już 14-letniego i tego będę już dawał do góry. Myślę, że około do końca miesiąca zostało mi jeszcze został już tydzień. I myślę, że spokojnie damy radę jeszcze z jednego konika tak sobie zrobić. Do tego jeszcze myślę, że cztery koniki po prostu kupimy z rynku, a po prostu na ubicie. Jak dokładnie nam to pójdzie, to zobaczymy w następnej części.